W zakładce kod promocyjny wpisz darmowy kod Fijako, otrzymasz darmową skrzynkę na start. Zapraszam! Yo, cześć siemaneczko, witajcie w nowym odcinku na moim kanale. Ja jestem Fijako, a w dniu dzisiejszym jestem wraz z Adelasem. Siema kumplu. Cześć. A kim ty kumplu tak naprawdę jesteś? Jakbyś się mógł tak przedstawić? Od 2,5 roku prowadzę ogólnie fanpage, na którym zajmuję się analizą oraz w małym stopniu e-sportem. Analizą oczywiście meczy Counter-Strike'a. Tak, obstawianie meczy i te sprawy, Zapraszam, link oczywiście macie w opisie, także wbijajcie. A teraz już przechodzimy do odcinka, zaczynajmy. W dniu dzisiejszym pickem challenge, czyli obstawianie naklejkami, razem z Adelasem wszystko przeanalizujemy, powiemy wam na co warto stawiać, na co warto nie stawiać i tak dalej. No słuchaj kumplu, zacznijmy sobie może od tego 3-0 i 0-3, czyli która drużyna według ciebie wygra z bilansem 3-0. Tak jest, na początku chciałem powiedzieć, że ten turniej jest najbardziej wyrównany od kilku lat. Tutaj każdy może mieć 3-0 i 0-3 moim zdaniem. Zarówno Astralis może mieć 3-0 jak i 0-3. Formy wszystkich drużyn są bardzo mieszane. Astralis w jednym dniu potrafi wygrywać bardzo wysoko, w drugim przegrywać. Tak samo pozostałe drużyny. Moim zdaniem największe szanse na wynik 0-3 ma Astralis lub SK Gaming. Osobiście obstawiłem tutaj SK Gaming, lecz moim zdaniem nie będzie żadnej drużyny, która będzie miała 3-0 na tym turnieju. Aha. Okej, czyli według ciebie warto postawić na SK Gaming, ale i tak tutaj nie ma faworyta, nie ma żadnego pewniaka, tak? Okej, no i teraz drużyna, która przegra i pożegna się jak najszybciej z turniejem, czyli bilans 0-3. Kto tutaj według ciebie? Moim zdaniem tutaj najgorszą drużyną może być Immortals oraz Vega Squadron. Tak jak gdzieś tam przeczytałem w internecie, drużyny, które się zbytnio cieszą z dostania na turniej, szybko z niego odpadają. Najprawdopodobniej Vega Squadron, Immortals albo Flipside. Osobiście dałem Flipside. Okej, a co myślisz o BIG? Czy BIG? BIG właśnie jest taką drużyną, która potrafi w jednym dniu grać bardzo dobrze, w drugim przegrywać. W kwalifikacjach do turnieju można było zauważyć, że w pierwszym dniu przegrali z Dignitas 2-0, a w drugim dniu potrafili z nimi wygrać 2-0. Dobra, czyli BIG na co leci? Ja dałem Flipside. Czyli dajemy Flipside, okej. No i teraz czas na 7 drużyn, które według nas wyjdą z grupy. No i pierwsza drużyna, która to jest według ciebie? Moim zdaniem oczywiście z grupy musi wyjść FaZe Clan. Jest drużyną, która jest bardzo skillowa. Nawet jeżeli jeden zawodnik odstaje, drużyna potrafi pociągnąć grę. Największy pewniak w tych 7 pikach. Okej, no i idziemy dalej. Lecimy dalej, bym oczywiście postawił w G2 Sport, które no musi wyjść z grupy i zobaczymy ich w dalszej części turnieju. Patrząc dalej, oczywiście jeżeli w 3-0 wzięliśmy SK, no to już nie możemy wziąć ich drugi raz, więc bierzemy Astralis. Okej, no i dalej. No i tutaj właśnie zaczynają się schody powolutku, bo pewniaki się skończyły, więc myślę, że Cloud9 z powodu, że ich bardzo lubię i szanuję, tak jest, lecimy w Cloud9. Dalej myślę, że Fnatic też powinno już w stałej mocy pokonać swoich przeciwników i wyjść z grupy. Nie, no wiesz co, kurde, ja bym pomimo wszystko Virtusów dał, jednak ja myślę, że w Krakowie ja ich będę dopingował za 2, także myślę, że to może to usuniemy i damy Virtusów. W sensie ja daję Virtusów. No tutaj albo North, albo NaVi, w sumie według mnie obydwie reprezentują podobny poziom, nie? Jeżeli NaVi i North, także myślę, że tutaj można iść w NaVi, ewentualnie w North, może Magisk wykeruje, taka prawda. No i dobrze, tak się prezentuje nasz pikem. Czy jest jeszcze coś do dodania, Adelas, tutaj? Wydaje mi się, że będzie to najbardziej widowiskowy turniej do tej pory. W tym turnieju mecze były bardzo wyrównane. Wyniki 16-13, 16-12. Nie chciałbym oglądać na przykład spotkania FaZe Clan G2, gdzie na przykład FaZe Clan wygrywa 6-2, 6-3 i w drugą stronę, gdzie G2 wygrywa 6-2, 6-3. Będą nam dropić skrzynki, więc miejmy nadzieję, że jak najwięcej Cobblestone'a, a z tych wszystkich drużyn, które wypikowaliśmy, to wszystkie lubią grać Cobblestone'a. Dobra, na cały pikem, jeżeli chodzi o fazę grupową, poszło 8 euro i 10 centów, jeżeli dobrze liczę, tak jest. No i to już było na tyle. Wielki dzięki za oglądanie tego odcinka. Dzięki Adelas za wystąpienie. Dzięki, widzimy się w kolejnych. Bardzo miło było mi gościć u ciebie na kanale. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz tutaj zagoszczę. No do zobaczenia niebawem, siema. Tak jest, pamiętajcie, link macie na dole i trzymajcie się. Hej, hej, hej.